Dzisiaj chciałbym się zająć tematem spotkania Pana Jezusa Chrystusa z Zacheuszem, który wezwany został przez Pana Jezusa do tego, żeby zejść z drzewa. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od 1 do 10 wersetu nam opowiada o tym zdarzeniu. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. O Zacheuszu możemy powiedzieć, że przez Pana Jezusa został nazwany synem Abrahama. Każdy człowiek chciałby zobaczyć Boga. Także i Zacheusz posiadał w sobie to głębokie pragnienie. Chciał ujrzeć Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jego motywem nie była ciekawość albo pragnienie sensacji, ale szczera duchowa potrzeba. Nie chodziło Zacheuszowi jedynie o przelotne spojrzenie na Pana Jezusa Chrystusa, ale pragnął on bliżej poznać Pana Jezusa Chrystusa. Niestety natknął się na przeszkody. Ludzie, którzy otaczali Zbawiciela, pogardzali Zacheuszem z powodu wykonywanego przez niego zawodu i zasłaniali mu cały widok, ponieważ byli wyżsi od niego. Jednakże ten energiczny i nieustępliwy mężczyzna przezwycięża wszelkie trudności, wspinając się na drzewo sykomory. Pan Jezus Chrystus przybył do tej miejscowości i spojrzał na Zacheusza. Pan Jezus Chrystus zwrócił się do niego po imieniu, widząc jego potrzebę ratunku oraz wiarę słowami: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Tym samym Pan Jezus Chrystus już na stałe wkroczył do życia tego mężczyzny i przyjął go z radością. Niestety ludzie, którzy z nim byli, szemrali: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz jednak mógł od razu doświadczyć tego, co przeżywa każdy, kto przyjmie Zbawiciela. Po pierwsze, serce jego zostało przepełnione głęboką i trwałą radością, a po drugie, spotkał się ze znieważaniem ze strony niewierzących ludzi. Swoimi złymi wypowiedziami ludzie znieważali Pana Jezusa, a Zacheusza oskarżyli. Być może to właśnie z powodu tych oskarżeń Zacheusz chciał się usprawiedliwić przed Panem. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Z tej wypowiedzi nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wywnioskować, czy mówił tutaj o swoim dotychczasowym życiu, czy poprzez spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem zmienił swoje nastawienie. Jednak Pan Jezus Chrystus przerywa jego wypowiedzi. Zbawca nie chce rozmawiać z nim o jego dobrych uczynkach, czy też o zawodowej wierności. O wiele bardziej chciał, pragnął przynieść mu ratunek, którego on oraz cały jego dom mogli dostąpić przez odwiedziny Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, mówi: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Zacheusz jest synem Abrahamowym, to znaczy synem wiary. W tym dniu przez wiarę w Boże miłosierdzie mógł doświadczyć Bożej łaski. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tym ostatnim zdaniem wyjaśnia Pan Jezus Chrystus główne przesłanie tej historii. On szukał Zacheusza dlatego, że w sercu tego mężczyzny powstało pragnienie, aby zobaczyć Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus wyratował Zacheusza, spoglądając na niego i zwracając się do niego po imieniu i ostatecznie odwiedzając go w jego własnym domu.